Powiedz mi, miesiąc do Euro został, na pewno śledzisz poczynania i zarówno Polaków, jeśli chodzi o przygotowanie, tak? Jeśli chodzi, tak jak i jeśli chodzi o kadrę, tak? Jak byś ocenił przygotowanie? Jako stary specjalista 4 lata temu na Euro w Austrii i Szwajcarii, ja śledzę poczynania mojej Chorwacji szczególnie. Czyli Chorwacja, nie Polacy? Niestety Chorwacja, nie Polacy. To znaczy Polacy, oczywiście wiem, co tam się dzieje, będę oglądał mecze, po Chorwacji kibicuję Polsce, ale wiem ogólnie codziennie, co się dzieje z Chorwacją, moją kochaną Chorwacją, ponieważ jestem półchorwatem. Rozumiem, że na Euro tylko Chorwacja, Polska cię nie interesuje w takim razie, tak? Tak jak powiedziałem, drugie miejsce Polska, reszta, nie ma innych drużyn, nigdy nie byłem fanem, ciągle się śmiałem, że są ludzie Polacy, fani Realu, Barcelony, Manchester. Stary, urodziłeś się w Warszawie, jak możesz być jakimś wielkim kibolem Barcelony, chyba że masz babcię tam. Ja mam ojca ze Splitu, moja drużyna to Hajduk Split, a moja drużyna to Chorwacja. Znam się, mój serdeczny przyjaciel jest kapitanem reprezentacji, Dario Srna. Luka Modric z Tottenhamu, też jesteśmy na mailach, znamy się. Na pewno w telewizji gdzieś tam będę zawsze, jeśli będzie jakaś gadka o Chorwacji. Jest to miłość mojego życia, mój kraj, no. Dobra, powiedz mi, działacz branży muzycznej, szeroko pojętej. Na pewno słyszałeś hit, Koko Euro Spoko. Jak twoje odczucia? Wiesz co, mi jest tylko przykro, że... Znaczy, nie mam nic do powiedzenia o tym hicie, bo nie jestem fanem od krytykowania i jechania. Tylko że jak widzisz, jaki był hit 4 lata temu, 8, to jest przykre, że coś takiego jest hitem. I uwierz mi, może byłoby mi ciut mniej przykro, jak ja bym zrobił ten hit na Euro, ale uważam, że to powinna być taka gwiazda europejskiego lub światowego formatu, która napisze coś takiego na taką wielką imprezę, a nie cztery babunie z, nie wiem, z Opatkowic Dolnych, no. Dobrze znasz geografię Polski, jak na pół Chorwata. A na koniec powiedz mi, w takim razie kto mistrzem Europy? Wiadomo, że Chorwacja, a kto w takim razie drugie miejsce? Nie. Chorwacja, za to też ją kocham, że nigdy nie wiesz, ona jest zdolna do wszystkiego. Ona może 3 mecze przegrać, naprawdę, z Irlandią, Hiszpanią, Włochami, albo mogą każdego, kurde, pojechać. Oni forma dnia, czy im się chce, to jest takie dziwne, ale wszyscy mówią Hiszpania, jestem pewny, że Hiszpania nie będzie mistrzem Europy. Jestem pewny, że Niemcy są w finale. Tego jestem pewny na 100%. Mają i nigdy nie byłem fanem Niemców, a tu mają kilka parę młodych i Niemcy już nie grają jak Niemcy w ogóle. Grają fajną piłką. Ostatnio widziałem parę meczów, zajebiście, nie? Holandia też powinna wejść do finału, ale Holandia jak Holandia, wyjdzie z grupy mega łatwo, a niestety ćwierćfinał czy półfinał, jeden mecz, nie umią grać w piłkę i dostają w dupę. Angole tak samo, ćwierćfinał, karne. Nie wiem, co będzie, ale Niemcy finał na bank. Okej, dzięki bardzo. Dziękuję, myjcie zęby.